Nelly Turzańska, łączniczka i sanitariuszka w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie za przynależność do AK odsiadywała wyroki w lubowskich więzieniach. Razem z nieżyjącym już Władysławem Turzańskim, żołnierzem armii generała Andersa, poświęcili swoje prywatne oszczędności, wówczas równowartość dwóch domów, aby stworzyć niezależną od żadnych instytucji fundację propagującą kulturowe dziedzictwo polskie na całym świecie. Zafascynowana, że my coś nawet w tych warunkach, jakich myśmy byli, że będzie może można coś stworzyć. Razem ze Zbigniewem Szymborskim, obecnym mężem, żyją w skromnym mieszkaniu, ale jest tam miejsce dla biblioteki z książkami nagrodzonych przez nich twórców. Są takie nazwiska jak Norman Davis, ksiądz Jan Twardowski, Stanisław Barańczak, Wacław Iwaniuk i Marek Chodakiewicz. Najpierw był kierunek taki, żeśmy wynagradzali historyków, ludzi, którzy starali się odkłamywać to, co Polska mówiła o naszej historii. Laureatów często po burzliwej dyskusji wyłania Rada Dyrektorów. I mamy wielką satysfakcję, jeżeli udaje nam się odnaleźć spośród tej ogromnej przecież oferty, jaką jest kultura polska, pozycje wartościowe, znaczące, które budują nas wewnętrznie, wzbogacają duchowo i intelektualnie. Dlatego uroczystość 20. rocznicy powstania Fundacji imienia Władysława i Nelly Turzańskich świętowało wielu z nagrodzonych przez nią literatów, artystów i muzyków. Z Polski przybył specjalnie na tę okazję Janusz Krasiński. Dla niego wiadomość o nagrodzie Fundacji w 1992 roku za powieść Na stracenie przyszła w szczególnym momencie, gdy książka ta, której akcja rozgrywa się m.in. w lubowskiej celi, nie mogła doczekać się wydania nawet w wolnej Polsce. Milczenie wokół mnie i nagle wiadomość, tam dostałeś nagrodę Władysława i Nelly Turzańskich. No to było jak balsam na moją duszę. Fundacja Turzańskich nie zapomina również o młodych talentach, przyznając nagrody najzdolniejszym. Zastrzyk finansowy dostały też instytucje zasłużone dla kultury polskiej, m.in. Katolicki Uniwersytet Lubelski czy Uniwersytet Polski w Wilnie. Z Toronto dla programu Tydzień Polski Violetta Kardynał.